Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj przed wami, przede mną N4190 Grand Finals, czy jak to się czyta, nie wiem, nie pamiętam. Niemiecki Bulldog, o, może tak, ale nieważne co, ważne kto, bohaterem bitwy jest Marcus Flash. Paryż, Paryż, piękne miasto, romantyczne, losowanie na topce. No cóż, w takim losowaniu pewnie nasz bohater wybierze się na zielone, ale na początek robi otwarcie i to bardzo agresywnie razem z tym typem. W sumie typ teraz wyspotował Cromwella. Oczywiście tutaj na przejeździe można sporo, sporo zyskać pod warunkiem, że będzie się trafiać. Typ jest na środku, Makus trochę z tyłu. Można wyświecić czołgi zmierzające na mordownię. Paryż jest taką głupią mapą, że naprawdę ciężko tutaj znaleźć jakieś sensowne drogi ataku, czy nawet ustawić się w taki sposób, żeby cokolwiek zrobić lightem. Na szczęście teraz na razie nikt nie interesuje się Makusem. Ten oj tak troszeczkę cofnął specjalnie po to, żeby zobaczyć, kto go tam świeci. Jest T29, on może naprawdę puścić jedną pestkę lub dwie, ale chyba Makus w tej chwili zniknął i wycofał się, zobaczcie, na granicę spota. A T29, nie mając takiego wyrężu, takich możliwości, nie może zobaczyć po prostu Makusa. Tiger P trafiony. Będą kolejne pestki. No to nie jest miejsce dla czołgu ciężkiego. Ten Tiger, nie wiem co robi już, dawno powinien być na mordowni. WZ-132 przedarła się flanką. W sumie tam nikt nie pojechał. Co? Zazwyczaj na zielonym stoi masa TD-ków, czołgów, średnich. No ale tego trochę nam brakuje. I tam jest taka sytuacja patowa do momentu, aż na mordowni wszystko się rozstrzygnie. Dlatego ta mapa jest po prostu głupia. Może dlatego, że tam pojechała WZ-132, będąc topowym czołgiem, mając spory zapas HP, po prostu pozamiatała te wszystkie szóstki, które tam się udały. Teraz jest na środku. Więc przedarła się. Troszeczkę to się rozgrywa inaczej niż zazwyczaj na tej mapie. Zazwyczaj to mordownia zwycięża, a tak zwane zielone stoi do końca. Tiger P. No niestety, uparł się, żeby żyć. Ale długo to nie potrwa. Za chwilę będzie zdjęty i Makus wybierze się po WZT. Nie, jest T29. WZT jeszcze może trochę pożyć. Nie skupiony do końca ten strzał i zobaczcie, nie czekał Makus. Wiedział, że żarówka się zapali i tyle. T34-85. Trafiony. Makus też jedną pestkę dostał. Jest wykończenie. Wynik 8-9-7 w sumie. Jest przewaga HP, jest przewaga luf, więc raczej to już jest wygrana. ...1760... obrażeń zadanych. I coś tu musi być jeszcze. Chiri, na pewno Chiri. Wątpię, żeby to WZ-ta wyspotowała naszego bohatera. Zresztą WZ-ta nie zainteresowana. Zobaczcie, jaki podskok i strzał. Naprawdę fajnie. A nie, Dickermax. Dickermax. No...
te 29 od przodu. Dobrze, że ten Dicker Max jeszcze... Ja bym się zatrzymał i po prostu go... Nie, za dużo HP, tak? No właśnie. To bym się nie zatrzymywał. Słusznie, nasz bohater. Teraz cóż takiego można zrobić? 2100 obrażeń to nie jest wiele. Ale dopiero teraz, jak się rozluźniło, w mieście jest możliwość polatania po uliczkach, pozwiedzania troszeczkę. Oni. Ktoś się ustawił przodem, skubaniec. Ale T29 chyba będzie wjeżdżał w uliczkę. Nie, ale chyba oni strzelił. Próba zgąskowania przeciwnika. I pociski kumulacyjne w tej chwili, no to nie ma szansy wejść. Trzeba ostrożnie i znowu plankowanie. Plankowanie polegające na zmianie uliczki. No tych możliwości tutaj jest naprawdę niewiele. To nie jest nawet Himmelsdorf, to nie jest nawet Ensk, gdzie jest mnogość tych rozjazdów, uliczek. No naprawdę, to jest po prostu mapa okropna. Tu jeszcze Dicker Max gdzieś żyje. Jest tam jeszcze... Kto tam jeszcze ocalał? Chiri. Chiri się wycofał, nasz STRV. Nie daje sobie rady. Makus nawet nie wie, jak ugryźć przeciwnika na tej mapie. Zresztą jak każdy. Stara się, kombinuje. I ciężko naprawdę o dobre wyniki na Paryżu. Czyli... Jeszcze jedna pestka. I jest... GW Pantera. Makus chowa się przed tym Dicker Maxem, który gdzieś tutaj się czaił. Także nie wyjechał na YOLO po tą artę. Słusznie. Teraz dalej, ostrożnie. O, Dicker Max ma kopnięcie. A sytuacja... Sytuacja teamu troszeczkę się zmieniła. Już zwycięstwo nie jest takie oczywiste. Gdzie jest Dicker Max? No gdzieś musiał się wycofać. W normalnej sytuacji... to, że przeciwnikowi zostały czołgi ciężkie, a nam czołgi średnie i lekkie, byłoby na plus. Bo można byłoby trzymać przeciwnika na dystans. O, znalazł się Dicker. Nawet na części miejskich map można byłoby to wykorzystać. Na takim Ensku gdzieś się schować na zielonym. Tam też przecież jest zielone. Nawet na długich uliczkach Himmelsdorfu. A tutaj... No ciężko. Jedynie się cofnąć gdzieś na zielone w krzaki i oczekiwać, aż przeciwnik sam przyjedzie. Ale on nie musi przyjeżdżać. On wystarczy, że pojedzie na kapa. Także Makus ryzykuje trochę, ale musi ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten wygrywa. Ten nie wygrywa, przepraszam. Jest oni. No akurat się patrzy tu. No jedź na kapa. Kapować jedź, a nie się wracasz. Po co on się tu w ogóle... Nie, on faktycznie chyba jedzie na kapa. A może i nie. W którym kierunku on zmierza? Wszystko w rękach Makusa tak naprawdę. Jeszcze ten T29 miał jakieś 500 HP. Przyjechała tu Arta. No w sumie nie dziwię się, czuję się bezpieczniejsza. Właśnie przy Makusie. I znowu, zmiana, kombinowanie,
To nie są wyjazdy na YOLO w stylu adepta. To nie jest skracanie sobie bitwy, a dobra, jakoś to będzie. To jest wyrachowana, zimna F. I znowu. No tu wyjechać koło tego esterfała akurat to, no wiem, kuszące. Bok wieży. Weszło. Jest 29. Ups. Ups. Jeden strzał przyjęty. I jest gąska. Opuści lufę? Nie, nie ma szans. Nawet te 29. Proszę bardzo. Wykończenie. Przejdźmy do wyników. Padła masterka. Medal Radleya Waltersa. Duży kaliber i Top Gun. 4100 obrażeń, 8 fragów, 1623 expa. Ładnie. Naprawdę, było dużo kombinowania. 6 km przejechane. No tak. 6 czołgów wyspotowanych, 10 uszkodzonych, 8 zniszczonych, 1000 asysty. Reszta praktycznie zrobiona po swoim spocie damage'u. Zarobek, tak jak i widzicie. No i cóż, bitwa może nie rewelacyjna, ale na pewno rozegrana z głową. Trochę szczęścia, trochę zbieg okoliczności, taki, a nie inny setup przeciwników, takie, a nie inne rozjazdy. No, ale 6 km przejechane, było kombinowanie. Myślę, że bitwa trudna, ale trudne bitwy cieszą najbardziej, jeżeli są zwycięskie. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.